Piątek, 20 maja, Dawid Kierczak. Zapraszam na kolejny przegląd tygodnia. Brylantowa rocznica ślubu w Wieprzu. Jak spędzić razem 75 lat? Państwo Stanisława i Władysław Domider z Wieprza znają na to receptę. Panie Władysławie, Panie Stanisławo, czy jakie były początki Państwa związku? Kiedy był ślub i jak się Państwo poznali? No poznaliśmy tak, my byli sąsiadami. Drugi, jeden dom przekroczył. Byliśmy sąsiadami, no i od młodości my do kościoła chodzili razem, ale my nie myśleli, że jeden do drugiego przyjdzie. No tylko tak razem, no i tylko dalej my się uśmieliśmy się. No, no co można powiedzieć? Ale ciężkie żeby czasy receptę, receptę, żeby długo żyć. No. To trzeba najpierw pierwsze przysięgę dotrzymać. Tak? Czyli wierność. No. Moto Show po raz drugi z rzędu zagościło w Andrychowie. Były wyścigi, pokaz strojów kąpielowych firmy Lorin, a także taniec na róże, czyli pole dance i wiele, wiele innych atrakcji. Publiczność dopisała. W niedzielę 15 maja wieczorem na Wadowickim Rynku wystąpił Piotr Rubik ze swoim oratorium Santo Subito. Organizatorem koncertu było Muzeum Jana Pawła II. Dziewiętnastego maja Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie uzupełnienia sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. W naszym regionie chodzi o odcinek drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała-Głogoczów. Docelowo ma być to odcinek drogi ekspresowej S52. Co oznaczają te zmiany? To, że nowy odcinek obecnej drogi krajowej nr 52 przez Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, czyli tak zwana Beskidzka Droga Integracyjna, oficjalnie znajdzie się w wykazie dróg ekspresowych Unii Europejskiej. To z kolei przesądza, że znajdą się fundusze unijne na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Policja próbuje ustalić sprawcę, który prawdopodobnie pod osłoną nocy zaatakował siedzibę jednego ze stowarzyszeń w Andrychowie. W nocy ktoś wybił 4 szyby w oknach biura Stowarzyszenia Teraz Andrychów. Przypadek czy może celowe działanie? Stowarzyszenie niezbyt udziela się ostatnio w życiu publicznym w Andrychowie. Nie podejmuje także trudnych tematów. Skąd więc takie zachowanie? 96. rocznica urodzin Karola Wojtyły, czyli przyszłego papieża Jana Pawła II, przypada dokładnie 18 maja. Dlatego w środę z tej okazji w Wadowicach jak zwykle sporo się działo. W Wadowicach odbył się m.in. zjazd szkół imienia Jana Pawła II z całego kraju. Przyjechało ponad 1000 osób. Była msza święta na rynku, celebrowana przez biskupa Jana Szkodonia. Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski ufundował dla uczestników zjazdu tort z wizerunkiem papieża. Czyżby próbował ocieplić swój wizerunek? W czwartek 19 maja około godziny 9 w Nowej Wsi koło Kęt na drodze wojewódzkiej niedaleko Ronda doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem dostawczym. Wstępnie wiadomo, że w ciężarówce pękła opona i kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Obydwa auta wylądowały w rowie. Ciężarówka roztrzaskała się o przydrożny mostek. Wypadek wyglądał naprawdę tragicznie, ale na szczęście nikt nie został ciężko ranny. I to już wszystko w tym przeglądzie tygodnia. Zapraszam Was jak zwykle za tydzień w piątek o godzinie 19:00.